Siema, z tej strony Mruwa. Witam was w nowym odcinku DMC Devil May Cry. Już bodajże to jest piąty odcinek? Piąty, albo się mylę. Także sorry, jeżeli się pomyliłem, ale jak zwykle przejdziemy do sklepu, żeby ulepszyć coś nowego. I tak pomyślałem, że przydałoby się nie Rebeliona, tylko Arbitera? Arbiter, dobra, ulepszyć Arbiter. Właśnie to, że go rzadko używam, ale ta druga sekwencja by się przydała, bo można jej szybko użyć. No, a tutaj to. Mam to gdzieś. Tutaj coś jest ciekawego. No dobra, czym to się różni? Okej, okay, trzymam po prostu. To będzie ciekawe. I może jeszcze to. Dobra, no to już zaczynamy. I was here years ago as a child. I explored the whole facility unseen. I sensed a demon under the factory. The succubus. An ancient one. I believe it's the source of the psychotropic ingredient. That's what they use to control us. Welcome, visitors, to the Virility Factory. Virility's secret ingredient is what makes Virility the number one soft drink in the world. And best of all, it has been scientifically proven to improve weight loss by 21%. Sexual performance by 63% is dropped. How do people actually fall for this crap? If you're told something's true often enough, you tend to believe it. They told me I was crazy for seeing demons. Yeah. They tried telling me I was a basket case, too. Wanted to put me on drugs. Said it would make me better. They lied. They just wanted to keep me weak. Docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be scum, your eyes really do open up to evil everywhere. I took a stand, fought back, killed, no matter the consequences. So I chose my path and I lived by it. And after all that anger, violence, and death, you have to dig deep. Dig into your own heart. To see if you are still sane. Or if you can still call yourself human. I just knew in my heart I wasn't crazy. The succubus is hidden deep inside the factory, but there is no physical way to reach it from our world. Only from Limbo. There's a rift inside. Rest assured that it has been deemed both safe and beneficial by our trustworthy and ethical scientists. Okej, okay, dobra. Tak woli przypomnienia, jak coś to jesteśmy w fabryce napoju, przez który to ludzkość jest omamiana. Bo doprawiają go demony. You said you'd been here before. Yes, but it was during an out-of-body experience years ago. Wiem, że Kat powiedziała nam, żeby iść w drugą stronę, ale spodziewam się, tu jakiś znajdzie. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. The nightmares. What are the nightmares? It's in the past. Raz, po prostu przeszliśmy drugą stroną do Kat, także genialnie. Dobra, może tam jeszcze się przejdę. Chociaż szczerze mówiąc wątpię, żeby coś tutaj było, bo jesteśmy w normalnym świecie. No dokładnie.
Biegnij, Dante, szybciej. Nie mogę niestety skakać, nie wiem, czegokolwiek robić, żeby to przyspieszyć. Po prostu mogę jedynie co to biec. A bieg Dantego, przyznacie, nie jest zbyt szybki. Dobra, co my tu mamy? Coś zaraz się stanie i będziemy znowu w limbo. Albo nas po prostu Kat tam przekieruje. No, to nawet bardziej prawdopodobne. This is where they store the merchandise ready for export. It's funny. What is? I expected it to be bigger. A lot bigger. But then, I was just a child when I was here. I was in limbo. What are you doing here? Escaping my nightmares. You came to limbo to escape your nightmares. Yes. No to na bogato. Dobra, twarzy Dantego. To ciekawe, jakie były te koszmary, skoro limbo było miejscem, gdzie mogę odpocząć. Should be easy enough. Maybe, but the demons may sense you once you're in limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room, you'll be able to descend deep down into the factory. Kill me a succubus. Demon, którego wymienił przed chwilą Dante, po prostu właśnie dodaje ten składnik do napoju. All right, see you on the other side. No, zaczyna się. Down here. Oh, good. You're right. It's a lot bigger here in limbo. What next? Head back to the mixing room. I'll meet you there. Obesity, stupidity, drink virility. Dobra. Czyli teraz po prostu biegniemy. Nowy element platformówki się wkradł. No dobra. A, już myślałem, że mam od razu wejść. Dobra, co my tu mamy? Może będzie coś gdzieś ukrytego. Tak, szczerze mówiąc, się czegoś takiego spodziewam. O, tam jest dusza, widać już ją. Dobra. I jesteśmy. Idealnie. Dobra. Dalej, to gdzieś tam. O, mopki, dobra, świetnie. Teraz mnie ten uderzy. Mogę go zrzucić stąd? Chyba nie. A, dobra. No ja znowu te diabołki. Chodź tutaj. Nie chcę do ciebie, tylko ty masz przyjść do mnie. Dobra, inaczej, chodź. Chodź się tutaj. Dobra, tego teraz będę tylko przyciągał, to może tak. Okej. Okay. Coś tu jeszcze? Chyba nie. Nie. Dobra. To teraz dalej. Chociaż chwilka, bo tam chyba nie powinniśmy iść, więc może coś tutaj jest. Czy może inaczej, to jest alternatywna droga. Chyba. Nie, to była jakaś animacja. Chociaż, nie wiem. Zgaduję, że to jest droga poboczna. Trudno się domyślić, która jest tu dobra. Okej, okay, dobra, domyślam się, co tu trzeba będzie zrobić. O, udało się. Ledwo co się udało. O, i nowy pan. Rycerz piekieł. No pewnie będzie po prostu. Pewnie tym będę musiał go tylko bić, tak?
Wow, co się dzieje? Właśnie. Dobra. Do góry, panowie. Nie. Boże, myślałem, że coś normalnego mnie nie bije, a nie to. Tylko nie zwalić kombo. Klucz już widzę w tyle walki. No cześć. Nie, gruby, jeszcze tutaj, Boże, co wyście wymyślili? Jezus. Nie. Wow, to było blisko. Okej, gdzie jest aniołek? Aniołek znowu. Sorry wielkie za to, ale po prostu jakoś oddechowo ich nazywam aniołkami. Do aniołków im daleko. Glebaj się. Nie, dobra. Spokojnie, gościu, spokojnie. Ja chcę cię tylko zabić, naprawdę. No chodź. Oj. Nie mogłem go złapać. Właśnie muszę używać trochę tego odskoku, którego sobie ostatnio kupiłem. No, bodajże to się robi tak? Nie wiem. Zaraz wypróbuję. Wow. To było też bliskie. Chwila. To było szalone, co zrobiłem, ale jakimś cudem wyszło. Bo myślałem, że coś mu zrobię tym niebieskim przyciągnięciem, a tymczasem po prostu się do niego przyciągnąłem. Dobra, teraz jak zdobyć ten klucz? Skoczę tam? Nie. Tutaj może. Nie. Raz, dwa. O, wskaż. Dobra, zarobiście. No to jestem. No cześć, kluczyk. Dobra, wyżej. Okej. Dobra, co my tu mamy? Pajączki słyszę. No cześć, pajączki. Coś mogę kupić w sklepie? Nie. To pójdziemy dalej. Nie wiem, czy szczerze mówiąc dobrze idę. Nie, dobrze idę, bo już się... O kurde! I patrzyłem się przed siebie. Aj! No niestety. Trochę zlamiłem. Nie zauważyłem, że tworzy się to... Boże, demoniczne... Coś. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Niestety. Okej. No ja znowu by... Wszystko tylko nie wy, naprawdę. To było świetne. O, to już w ogóle. Dobra. No nie, to. Okej. To było szybkie. O Jezus, za daleko poleciałem. Dobra. Okej. Teraz tutaj, na górę. Tam coś było. Okej, tu chyba jest coś dodatkowego. Chociaż nie. Tutaj powinniśmy być. To może w tamtym pomieszczeniu tam dalej coś jest. Dobra. Nie, dobra. Zakładam, że tam nic nie ma. Nie chcę marnować waszego czasu i pokazywać, jak po prostu biegnę bez celu. Hopla do przodu. Pajączki! Nie dotykać. Tryb demona powoduje, że Dante staje się niewrażliwy na piekło, na ziemi i rycerzy piekieł. Okej. No to fajnie wiedzieć. Szkoda, że dopiero teraz się o tym dowiedzę. O, reagują na siebie, oj. A, to ja robię. Staw go! Dante! No zestawienie dwóch takich powiem, że już nie jest takie proste jak
pojedynczego. Do góry. O kurde, on nie reaguje na to. Nie, da się go podnieść na to, co się wtedy stało. Nie, no świetne to jest. Gdzie on poszedł? Dobra, załóżmy, że zginął. Kogo ja tu słyszę? Pan duszyczka gdzieś tu jest. Się zapołętał. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Cześć, kolego. Nic nie ma ciekawego? Nie. No. W ogóle się te kanały z tymi... z tym właściwie, z tym napojem zmieniły w takie żyły. Że troszkę mroczniej się zrobiło. Okej. Dobra, samplebs. To może kosą się pobawimy, tak myślę. O kurde, no zwaliłem. Dobra, ostatni dwóch. Nie, jeszcze pan z piłą przyszedł. Się rozerwać. No cześć. O kurde, nie, zapomniałem, że miecza nie mogę jednak ładować podrzuceniem. Próbowałem to zrobić, chociaż nic nie daje. O kurde. Atak na swoich. Wielu przeciwników jest podatnych na ataki własnych sojuszników, co Dante może wykorzystać na swoją korzyść. No to przed chwilą to było widać. O kurde, nie. Topór, dobra. Nie. Nie zdążyłem odskoczyć. Nie zdążyłem znowu, dokładnie. Nienawidzę tego, że oni stoją obok siebie teraz. Oj, ale myślałem, że coś innego robi. Nieważne. Nie. Szczerze mówiąc, świetnie mi się podoba to, że muszę ich atakować konkretną bronią. Nie wiem, jakoś lubię tę różnorodność, ale no trudno. Skoro trzeba, no to... proszę jakieś urozmaicenie. Mogę się do niego przyciągnąć, ależ oczywiście. No i... myślałem, że jak przytrzymam, to raz będę go dłużej bił, a niestety nie. No, piekło nas widać trochę nie lubi. Szybko dam te. Jest! Udało się. Moja myszka o mało co nie wybuchła, ale rozwalone zostały te krążki śmieszne, piekielne. No, ale co my tu mamy? Beczuszkę. O, jakiś kwas, którego idealnie wpadłem. Zdolny jaja. Nie tam. Do góry. Nie, no naprawdę, nie wiem dlaczego. W instrukcji mam napisane, żebym przytrzymał... klawię... Boże, teraz się skupić nie mogę. Żebym przytrzymał F, a jak przytrzymuję, to się nic nie dzieje dalej. Nie wiem. Tak samo próbowałem wykonać tą szarżę z Rebellionem. I coś mi też nie wychodzi, nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi. Okej, dobra. Tylko tutaj chyba powinniśmy iść. Ja chcę... nie, tutaj chyba powinniśmy iść, dobra, to zawracam.
No tutaj są te drzwi anielskie. A tutaj coś w takim razie, nie wiem. Dobra, to też tam może pójść. Myślałem, że to zagubiona dusza. Albo w ogóle to wszystko prowadzi w jedno miejsce, oprócz tych wrót. To zgaduję. Okej. Okay. Gwiazdka. Do HP. I trochę kokonów. Dobra. Aha, dobra, rozumiem. Where the hell is that mixing room? Dokładnie. No, teraz udało mi się nie wpaść w pas, także robię postępy. No, ale tu widzę, że już się otworzyły albo były. Nie, odsuńcie. Dante. Dobra. Nie tak chciałem zrobić, ale trudno. Właśnie chwilkę, zobaczę jak ten... Chwilkę. O, dobra. To była ta umiejętność, którą wykupiłem. Jej! I koniec. Dzień dobry. Beczka, beczka. I drzwi. Dalej nie mam srebrnych kluczy. Ślepy widocznie jestem. No to wam nie pokażę, co jest za drzwiami. Tymczasem czeka nas pewnie 10 minut biegnięcia bez żadnego. Nie, tylko tu się policzka. Okej. Tu jest sklep. Pajączki. Jeszcze trochę punktów. No to świetne, bo co przecież zrobiłem. O, coś tu dużego jest. Może boss. Dobra, kasenka, zamykam się. Serio. Boże, jak to wygląda. Szkoda, że Dante nie może zrobić zdjęcia i nie wiem, pokazać jak to wygląda. What in the shitting hell is going on here? The mixing process. But it's the source we're interested in. I'm guessing our succubus is on the other end of that. That's right. This way. Give me a minute. Be careful. Dobra, znowu się narespełniło po pełno otworków. O, fuck. Skąd tu się wziął kwas? No to było świetne. Dobra, skorzystam z mojej gwiazdki. Szkoda właśnie, nie wiem, jak jest jakiś skrót, to by... Może potem popatrzę, czy są jakieś skróty właśnie do tych podków, bo szkoda, że trzeba tak przerywać brutalnie grę i... Jezus, myślałem, że już nie dobiegnie do mnie. Okej. Do góry, panie. Jeszcze raz do góry. Dobra. Strasznie tryharduje podczas walki, zauważyłem. Co ty tam ty strzelasz? A, w tamtego typa, dobra. Myślę, że... To serce, tak? To jest serce, tak. Ojej, trzeba trzymać to. Ciekawe właśnie, czy to te demony też razi. Dobra. Raz, dwa i trzy. Anarchik, no to jest nieźle. Oj, kwas też niszczy kombo, niestety. O Jezus, idź sobie.
Raz, dwa i trzy. No nie, już zginął. Znowu grubasy i... O, dwa grubasy, to na bogato. Dobra, przydałoby się pozbierać te kokony, moim zdaniem, na początku. Gdzieś tu były. Widziałem, jak wychodziły te grubasy. No, o, tu są. Dobra. Dobra, trochę życia zawsze. Może jeszcze więcej? Tam jest jeszcze jeden. Aha, dobra, to gruba za nie bieg. Oh, fuck! No, to było słabe. Gleba. Wiesz, czemu mi kamera tak skręciła na ile? Spadłem przez to. Ale chodź, 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 chodź. Aj, ale to było słabe, sorry. Ach. No nie, to kamera. Ale to jest trudne. Dobra, sorry, ale jeszcze raz, bo naprawdę nie wyrobię. Ten dwa osoby użyję. Nie wiem, czy tak bardzo dla mnie, czy rzeczywiście to jest tak trudne. Jak ja to mam robić? Dobra. Jezus! Się bawiłem. O! Nienawidzę ich, naprawdę. Nie, 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 nie. Dobra. Skąd ten kwas się bierze? Dlaczego go tyle jest? Aha, oni się nawzajem nie mogą zaatakować. Oła, jeszcze w kwas, pięknie. I znowu w kwas. O, ta walka będzie długa. Nie, tamte nie, debilu. Dobra, może tam jeszcze przejdę. Jeszcze trochę zdrowia. Czekaj, to są jego plecy? Nie wiem. Nie wiem, co on właśnie planował. Nie, znowu to... Bagno. Dobra. No tu ma plecki, glebaj. Dobra, jednego mniej, też dużo persie będzie. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Gleba na ziemię, raz, dwa, trzy. Oj, porąbało mi się kombo. O, idealnie, zrobiłem go. Już miałem... Już miałem uciekać. Dobra. Trochę tych kokonów jeszcze zostało. Czerwonych nie zbierałem. Szkoda było mi czasu. Dobra, tu jest trochę kilka beczek. Ohydne to serce. Dante, you okay? That looked pretty nasty. That? Nah, that was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. O, dobra, to już koniec. Dobra, to... Przepraszam was, że tak lamiłem z tymi dwoma grubasami, ale naprawdę było to dla mnie ciężkie. I wielkie dzięki za oglądanie. Tam... Jakbyście mogli, to jeszcze... Albo nie, nieważne, dobra. O kurczę, wykorzystane przedmioty aż... O Jezu, to odejmowało, zapomniałem o tym na śmierć. Dobra, to dzięki wielkie za uwagę i cześć.